HANDS HQ to prosty i szybki sposób na ocenę ryzyka i wybór metod dla każdego projektu. Pokażę Ci, jakie to proste. Oto mój pulpit kontrolny, na którym widnieją moje poprzednie projekty. Klikam Stwórz nowy projekt. Nazwę go Nowa instalacja łazienkowa. Będę montował toalety, umywalki i prusznice w obiekcie handlowym. Ustawię datę rozpoczęcia, datę zakończenia projektu, i wpiszę adres, pod którym odbędą się prace. Czas na ocenę ryzyka. Wybieram branżę i planowanie czynności. Z ogólnych kategorii wybieram dojazd i wyjazd z miejsca pracy. Będę przenosił materiały, więc zaznaczę przeładunek ręczny. Dodam branżę elektryka. Hydraulika i podłogi i ściany oraz wykonywane czynności. Kolejny krok to wybór metod, w których zaczynamy wykonywane prace. Z listy działań wybieram planowane zadania. W elektryce zaznaczam izolację elektryczną. Wykonam wszystkie podzadania, więc nic nie zmieniam. Usunę istniejące systemy elektryczne. Ale zostawię okablowanie, więc odznaczam te dwie opcje. Wybiorę jeszcze kilka zadań. Następnie krótko opiszę projekt w opisie działań. Wpiszę całkowita wymiana instalacji sanitarnej. Montaż nowych umywalek, toalet i proszniców. Można dostosować każdą część tej sekcji, ale w przypadku tego projektu nie muszę tego robić. Pozostaje zaznaczyć wykorzystywane substancje niebezpieczne i odzież ochronną. Będę używał substancji drażniących. Zaznaczę kask, buty ochronne, koszulkę odblaskową, okulary i rękawice. Klikam dalej i to już koniec. W 3 minuty stworzyliśmy ocenę ryzyka i wybraliśmy metody pracy. Hands HQ ma funkcję oceny kosz w planie plus i wyżej. Łatwo dodam taką ocenę do projektu klikając dodaj kosz. W moim projekcie będę używał Mastyksu. Więc go poszukam. Szybko znajduję odpowiednią ocenę kosz. W razie potrzeby mogę opisać ilość i edytować wykorzystanie. Pozostałe dane uzupełnią się same. Klikam tylko dodaj i ocena już widnieje w projekcie. Mogę teraz przejrzeć lub pobrać dokument albo przesłać go klientowi, co właśnie robię. Wypróbuj Hands HQ w kolejnym zleceniu i przekonaj się jak szybko można stworzyć projekt i dodać niezbędne dokumenty.